Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mission 24, a to już jest drugi odcinek z gry Battle Brothers. Widzę, że bardzo Wam się ona spodobała, bo to 5 lajków wbiliście w około 10-15 minut. Teraz na obecną chwilę jest tych lajków chyba 7. Także jestem bardzo zadowolony. Trochę podgłośnię gierkę. O, tak mi się wydaje, że będzie dobrze. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tak samo w tym, 5 lajków i nagrywam następny odcinek. Także będziemy mogli zaczynać już grać. I myślę, że dzisiaj też zrobimy około 3 misje, mi się wydaje, możemy zrobić 3 misje. Tak, żeby odcinki były właśnie 15 minut, bo jak jeszcze je montuję, renderuję, to dość długo zajmuje, niestety. Włączyłem sobie stopper. Dobrze, możemy pójść do tego Witwachta. No, dobrze, także lecimy. Ten odcinek nagrywam w nocy, ale puszczę tylko do renderu i wrzucę na przykład rano gdzieś. Jeśli uda mi się go zaplodować, to tam, żeby był na 8, jak nie, to jak wstanę jutro, to go wrzucę. Także będziecie mi odcinek z rana i możliwe, że nawet jutro dwa będą, jak też wiecie, tych 5 lajków. Dobrze, tutaj mam, a to jest nowa znowu mechanika. To jest zamek, warownia, jak tutaj możecie widzieć. I tutaj ja mam za małą reputację, żeby brać tutaj misję od nich. Także nie mogę teraz. A tu są pieski, których na razie nie będziemy kupować, bo są dość drogie. Także polecimy tutaj, sprawdzę tylko, czy to jest, nie, to jest zwykła osada. Możecie też napisać w komentarzu, czy chcecie, aby odcinki były z intrem, czy bez intra właśnie, bo teraz dam bez intra i możecie napisać w komentarzu, jak wolicie. Dobrze, mamy tutaj, o, tutaj jest już Fletcher, to się nazywa, dokładnie, czyli ten od łuków. Bardzo drogie to jest, o kurczę, ale jest kusza, ale patrzcie ile kosztuje. Ojej, 11 tysięcy. Bardzo zawyżone ceny tutaj są, znaczy troszkę ta kusza bardzo jest zawyżona. No nie stać nas na to w tym momencie, ale możemy wziąć kontrakt. Okej. Okay. Musimy eskortować karawanę, karawana to jest kolejna mechanika w tej grze. My sobie jedziemy, musimy ją chronić, jakby coś nas zaatakowało. Tu jest ambicja, 12 osób trzeba być. Teraz nasi nie jedzą. Nie jedzą, bo ta karawana nam zapewnia jedzenie. I musimy ją tylko przetransportować. I myślę, że też trzy misje na odcinek będzie dobre, bo ten odcinek będzie na przykład, mogą być nawet krótsze odcinki. Mogą być dłuższe, a będzie ich po prostu więcej. Także myślę, że będziecie zadowoleni z takiego właśnie układu. Może zrobimy 4, jak będą takie proste misje, potem może na końcu nawet będziemy robić tylko jedną, bo te bitwy już będą wtedy bardzo, bardzo, bardzo długie. Jest noc, także założymy obóz tutaj, kupimy, czyli trzeba kupić troszkę jedzenia, jak widzę. Jest misja, bardzo dobrze. Kupimy jedzenie, o, akurat ryż jest w dobrej cenie. Bo widzicie, macie wartość 50, a kupuję za 45, czyli jest dobrze. Tutaj też można by tego kopra kupić, ale nie lubię handlować generalnie w tej grze, tak średnio mi to idzie. Dostarczyć paczkę trzeba. Dobrze. Pokażcie mi, gdzie mamy dostarczyć tą paczkę. No, na początku niestety będą takie misje. Może teraz zatrudnimy jakąś jedną osobę, bo nie wiem, mamy jakiś ekwipunek. Tak, mamy jedne widły, czyli można by kogoś do tyłu dać. A ten jeszcze akurat 2 dni, czyli wykonujemy takie prostsze misje. Nagrywam 5 minut. To możliwe nawet, że dzisiaj będzie taki 10-minutowy odcinek, troszkę krótszy. Ale za to szybciej będzie na YouTubie. Dobrze, dochodzimy tam. Znowu dostaliśmy 90 golda. Tu jest tylko uczeń, także go nie będziemy brać. 450 koron. Czyli to będzie już no, trudniejsze. Dobrze, także zapiszemy. Na YouTubie sobie zapiszemy. Zrobimy sobie save'a. No i pięknie, dobrze. I lecimy. Lecimy na nich.
Wszystko się dobrze nagrywa, jak widzę. Już jest 5 minut. Gdzie są moi... A, no poszli tutaj, bo kliknąłem przez przypadek. Dobrze, poczekamy do rana, poczekamy do rana. Też, widzicie, to jest to taka świątynia, nie? Jak ja jestem dość blisko, to może tutaj wysłać, mogą wysłać patrol. I oni mnie zaatakują. O! O kurcze. Tutaj dołączył do nas pewien chłop, czy nie? A, dostaliśmy Buzdigan. I tutaj taki Wizard ten. Dobra, to pewnie, że to założymy, bo ma lepszy pancerz. I powiedz mi, ile to ma? 25-30, a Buzdigan 20-35. Buzdigan jest dobry, także damy mu Buzdigan, bo już mamy włócznie. Także będzie teraz włócznie na kogoś innego do pierwszego szeregu. Jakby coś. Dobrze. A więc lecimy. I tam trochę też golda dostaliśmy. 105. Bardzo dobrze. I znowu nie wiemy, kto nas atakuje. Ciekawe, czy to znowu będą zombiaki, czy nie. Czy może tym razem na przykład szkielety. Bo szkielety też są. Nie, też są zombiaki. Też jest ich 7. I dobrze. Przyjęliśmy łucznika. Jest tak naprawdę nowa klasa, można powiedzieć, bo klasy są tu od rodzaju broni, którą noszą nasi ludzie. Mamy dwa strzały. Szybki strzał. Mniejszy zasięg, mniejsza szansa na trafienie, ale można strzelić dwa. I przycelowany, który jest dalszy zasięg, można jeszcze strzelić jeden i większa szansa na trafienie. Ale niestety oni są za daleko jeszcze. Kusznik może doszczyć. Nie, kusznik ma mniejszy zasięg. No to wszyscy czekamy, aż oni po prostu podejdą. Podejdą. O, jeden to już łucznik będzie miał na niego zasięg. Oni mają bardzo słabe właśnie poruszanie się. I mamy łucznika. Teraz na to przycelowany strzał 54%. No to jest takie 50-50. Nie, nie trafił, niestety. Dobrze, wykończcie turę. Ty nie szczelisz. No dobrze, kończcie turę. Ty pewnie podejdziesz. Jeden krat. Dobra, no to tak, wy czekajcie. Są bagna, także oni... Oni nic tutaj nie zrobią. 54... Znaczy... Nie, że nic nie zrobią, tylko oni tu będą szli tyle, że już możliwe, że nawet... Postaram się trochę chociaż ich rozstrzelać tymi łucznikami, żeby nie byli jacyś bardzo groźni. Nawet nie wiem, czy oni nie doszli w update'cie, bo był taki update krótki. Tu jest nawet jakiś taki... Aha, dobra, akcje tylko napisane, a nie pokazane. O, no tu jest znowu jakiś taki opancerzony. O, teraz można do nich strzelać. 58, 56, 56, no to 58, największa szansa na trafienie. Udało się trafić i zbiliśmy mu cały armor. I przeładowujemy oczywiście, żeby w następnej rundzie nie tracić punktów akcji na to. Dobrze, ty masz 58, 54, a szczerze w tego, żeby go już zdrować dobrze. Dobrze, on już ma mało HP. To by była trzecia misja, czyli akurat trzecia misja, zakończymy po tym i będzie tak właśnie 10, troszkę ponad, muszę zmienić, zobaczymy ile będzie trwała bitwa. Dobrze, teraz, o jeszcze jest długo, jeszcze zanim oni przyjdą, to trochę minie. Oczywiście już strzelamy tym, nie, strzelamy, a tu zaraz się nam mogą skończyć strzały i bełty, także na to trzeba uważać, dobra. 40% szans, 58%. Spróbujmy dwa szybkie strzały. Choć to jest takie, nie trafiłem, straciłem dwie strzały. Dobra, ten jest niegroźny, bo nie ma nic. Ten ma tylko nóż, ten ma włócznie. Nie mają w ogóle obrony żadnej, oprócz tego, który ma troszkę lepszy pancerz. Nóż się coraz bardziej zbliżają, a my łucznikami tylko jednego ubiliśmy trochę. To jest niedobra wiadomość trochę. No ale co poradzić? Dobrze, znowu mamy tego z Buzdyganem. Oni jeszcze nie podejdą, dopiero w następnej rundzie praktycznie zacznie się walka na blisko. A wy możecie dalej strzelać. Dobra, ten już prawie nie żyje. To naszym łucznikiem będziemy teraz ostrzeliwać tego opancerzonego. On, no właśnie, nic nie dostał HP, ale zbiliśmy mu trochę pancerza. Jak on przyjdzie już do naszych, to już będzie bezużyteczny tak naprawdę. A jeszcze wam nie mówiłem, że nasze postacie to są główki zwrócone w prawo, a ich postacie w lewo. Bo czasami będziemy walczyć z ludźmi, też będzie trzeba odróżniać swoje postacie od przeciwników. O i widzicie, tutaj macie minus 25 merski, defense, range, defense. Dobra. Nie wiem, czy podchodzić, czy nie. Poczekamy, przeczekamy. Teraz będziemy już czekać, czyli że na koniec tury jeszcze będziemy wykonywać ruch. 64% szans, udało się trafić, znowu zbiliśmy mu armor. Super. Ten to jest w ogóle zacofany. Ten już podchodzi na jedną kratkę, okej.
No i znowu strzelamy w tego. 60. O, no nie trafiliśmy w tego, ale trafiliśmy już w tego. No nie jest źle. Dobrze, ten będzie nas okrążał, ale zanim on okrąży, to mam nadzieję, że zabiją tych. Ten już jest blisko śmierci. Mi się jeden poruszają. Dobrze, zaatakujmy tego dwa razy. Dlaczego tego, a nie tego? Bo teraz jest właśnie ten nasz włócznik. Mam nadzieję, że on go zaciacha. No i jednak podejdzie tutaj. Podejdźmy na blisko do nich tutaj. Bo ten będzie trochę osłabiony, tak. Nie będzie mógł nas atakować. No i znowu mamy ruch, bo moi mają więcej inicjatywy. Dobra, pomóżmy naszemu topornikowi, który zabija, właśnie to jest moc topornika, zabija bez problemu tego zombiaka. On się pewnie zaraz odrodzi z połową HP. Ten nas próbował ciachnąć. Zabijmy tego. No i patrzcie tutaj. A dobra, to nie znasz, czyli mogę strzelać dalej w tego. Nie przeładowałem. Dobrze, trudno. To niby nie ma różnicy, bo i tak następnie mogę przeładować i strzelić, ale na przykład nie mogę strzelić i uciec. A tak to bym mógł, nie? Kurczę, on podszedł tutaj. A widzicie, odrodzili się. Jakbym ciachnął, to bym ciachnął jednego mojego, ale mogę przejść tutaj. A kurczę, zapomniałem, że oni przecież mogą dziabać jak. Dobra, zmaściłem. Mój błąd. Mój błąd. Ile on ma? Dobra, dobijmy tego i zaatakujmy tego tym. Spróbujmy dobić tego. Super. Przeładuj. Strzel w tego, który już nie ma prawie HP. Okej. Okay. I on tu będzie przed naszym łucznikiem, niestety. Ten nasz łucznik ma mało niestety inicjatywy. Zaatakował go. Dobra, on musi wyjąć sztylet. I raz go zaatakować. Super. Ten. Dobra, on już praktycznie nie żyje. No, zaatakujmy tego, niestety nie trafiliśmy. No to mam nadzieję, że ten go. Super. Nie te. Dobrze, no to dobij go. Dobiłeś go niestety. Ugryzł go, ale za dużo HP tam nie stracił, na szczęście. No i dobrze, zabiliśmy go. No, on się pewnie zaraz odrodzi. Ale już tak jakby raz go zabiliśmy. Pokazuje mi 12 minut, a tak naprawdę nagrywam 12,5, okej. Okay. Dobrze, ty zamień znowu na łuk. Może będziesz mógł oddać strzał. Gdzie dwa strzały mu zostały? Oj, ups. Strzelimy w tego, bo mogę trafić w tego, ale to dalej jest przeciwnik, ale udało się trafić, super. Ten jest mi def. Jak to się nazywa? Widły. One mają dość duży damage, także walnę tego. Próbowałem walnąć tego, który miał więcej HP. Near death, gravely wound. O, odcięta głowa, super. On się już raczej nie odrodzi. Chyba, że jakoś, nie wiem, w sumie. Ten próbuje dalej atakować. Ten jest bliski śmierci i nie dobiliśmy go. Niestety to są zombie, one nie mają czegoś takiego jak krwawienie. O, już patrzcie, mamy właśnie pierwsze efekty zmęczenia. Już nie może ten chłop atakować i musi sobie zrobić przerwę. Dobra, ten. O, widzicie? Ten też już nie może się ruszyć, bo. Niestety, bo ma. O kurczę, dostał nasz ten. Nie mógł się ruszyć, bo. O kurczę, trafiliśmy naszego, ale. Tarcza go ochroniła. Nie mógł się ruszyć, bo miał zmęczenia za dużo. No i dobra, ten się odrodził. Niestety nie udało mi się tego trafić. 60% szans, super, zaciachany. Teraz ten gryzie, ten pewnie w tego będzie walić, dokładnie, ten też musi w tego. Ty dobij, pomóż kolece, super. Ty zmień na sztylet, bo już tak nie masz strzał. I 50% szans na trafienie, niestety się nie udało. 74 nie trafił, naprawdę. Dobra, to tego sobie tutaj dobij, a ty już nie masz też tego, no dobra. Knockback 52, spróbujmy, nie udało się, chciałem go odciągnąć od tego naszego łucznika, bo on w ogóle zbroi nie ma. Okej. Okay. O, teraz ten będzie miał dwa strzały po 55. O, procent, super, trafił dwa. Dobra, zaatakował naszego tego. To nie jest mniejsza szkoda, bo on ma lepszą jednak zbrojkę i mniej obrażeń dostaje. A ten niestety już jest zmęczony. Zaatakuj go, niestety się nie udało. Teraz on atakuje, nie trafił, super.
Ten już prawie umarł, także atakujemy tego na górze. A może nie zniszczymy mu pancerza? Tak do końca. Nie wiem w sumie, czy zniszczył się, czy nie, ale super, że udało się tak go pokonać. Dobra, no i ten zombiak, nie wiem, czy się coś odrodzi, czy nie. Nie wiem, czy się jakieś jeszcze poodradzają. No, już nie mają siły. No i udało się wygrać. Mamy 15 minut i patrzcie, mamy pierwsze levele, czyli będą... O, fajne łupy. Pierwsze levele będą rozdawane, czyli też wam coś wspomnę o perkach. Dobrze, zatrzymałem czas. Czekajcie, bo ten nasz najbardziej narażony na ataki jest, bo... No kurczę, pierwszy rząd i bez żadnej tarczy. Dobrze, pierwszy rząd. Dobrze, wy... No, kurczę, plus jeden, dobra, obrona. HP. I ten result w pojazd, dobre plusy były. I ty dostajesz kolosa, czyli plus 25% do życia. No, jednak pierwsza linia bardzo przydatny perk, bo oni jednak są bardzo narażeni na te ataki. A widzicie, on ma dwie gwiazdki, ma cztery aż. Też masz mało, a daj mu ten jeden atak. I ty musisz mieć na pewno kolosa, bo on tak naprawdę tylko na HP żyje. 62, super. Obronę mu podwyższymy i resolve mu daj. Tutaj nasz łucznik. Daj mu studenta, będzie się szybciej uczył, szybciej zdobywa doświadczenie. Aż plus 4 punkty, super. Ogrona przed dystansowymi, tak. I zmęczenie. Tak, zmęczenie. I ty też studenta. I ty walka wręcz. Zmęczenie i HP. I tak mniej więcej to wygląda. Tutaj są jeszcze inne, ale nawet nie pamiętam w sumie, który robił, będziemy czytać, bo to pamiętam, co trzeba robić mniej więcej. A tu już tych dalszych nie do końca. I tak, mamy jeden dzień, jeden dzień, jeden dzień, jeden dzień i 3-4. A ty tutaj, a zmniejszona właśnie, zmęczenie zmniejszone. Dobrze, wykonaliśmy zadanie, także wrócimy. Kupimy toolsy i amunicję. Nie, amunicji jeszcze nie trzeba. O, no i super, 500 koron dostaliśmy. Czy tutaj będą dobre te ceny? No, ona jest taka w miarę, może wam się wydawać, że nie jest taka super, ale ona jest w miarę dobra, bo czasami się nam za 400 widuje te ceny. A ja dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, że byliście ze mną. I pamiętajcie, 15, 5 lajków, następny odcinek. I dzięki, że jesteście ze mną. Do następnego. Cześć.